Keto wtorek, odcinek 27. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. I dzisiaj zwięźle i na temat tego, jak długo trwa ketoadaptacja. Zapraszam. Wiele osób pyta mnie właśnie, jak długo trwa ta ketoadaptacja, skąd mam wiedzieć, czy już jestem w ketozie i co w ogóle zrobić z tym i co zrobić później. Myślę, że to są bardzo ważne pytania, na które niektórzy znowu sobie nie odpowiadają i cały czas trwają po prostu w tym makro z ketoadaptacji. Otóż, odpowiedź nie jest wcale taka prosta i nie będzie satysfakcjonująca może dla niektórych, bo najszczersza odpowiedź to zależy. To zależy od Twojego organizmu, Twoich predyspozycji, bo każdy z nas jest inny i każdy inaczej trochę przechodzi przez tą adaptację. To, co jest świetne w ketozie, to, że możemy rzeczywiście sprawdzić glukometrem najlepiej, co dzieje się w naszej krwi i możemy zmierzyć ten poziom ketozy. Co to znaczy, że już jesteśmy keto zaadaptowani? To znaczy, że nasz organizm przerzucił się z wykorzystywania glukozy jako efektywnego źródła energii do korzystania z ciał ketonowych. Czyli ten metabolizm tłuszczu jest zdecydowanie bardziej efektywny i jest jakby preferowanym paliwem dla nas. I nie musimy tak naprawdę sprawdzać tego jakoś zewnętrznie, bo zazwyczaj jeżeli jesteśmy zaadaptowani do ketozy, to po pierwsze nie mamy ciągłego uczucia głodu, mamy wyższy i stały poziom energii oraz nie potrzebujemy węgli do treningu i nie mówię tutaj o jakichś wyczerpujących, bardzo długich treningach, natomiast standardowo przy ketoadaptacji na początku spada nam jakby poziom siły i mocy podczas treningów, natomiast jeżeli właśnie już jesteśmy zaadaptowani, to okazuje się, że ta siła i energia nam zdecydowanie idzie w górę. Okej, jak długo trwa proces adaptacji? Cóż, niektóre źródła podają, że od 2-3 tygodni do 8 to już jest taki dobry okres. Natomiast na przykład dr Dominik D'Agostino, o którym już mówiłam na kanale, twierdzi, że od 6 miesięcy do nawet 12 czy 13 miesięcy nasz organizm adaptuje się do stanu ketozy. Myślę, że adaptacja to tak jak w każdej innej dziedzinie jest proces. I jeżeli coś zaczynamy i przechodzimy po prostu przez te pierwsze powiedzmy 30 dni, to jesteśmy później na jakimś etapie zaadaptowani. Natomiast to, co ja obserwuję u siebie przez te lata, po prostu z każdym kolejnym dniem, miesiącem, rokiem nasz organizm się zmienia, nasz organizm jeszcze lepiej wykorzystuje ciała ketonowe i po prostu ta adaptacja wchodzi na coraz wyższe poziomy wtajemniczenia, tak bym to nazwała. Więc ja myślę, że w ogóle nasza adaptacja jest ciągła, no bo jeżeli na przykład wywali cię z ketozy, no to znów się adaptujesz, ale adaptujesz się dużo szybciej. Ja na przykład jestem w stanie teraz w ciągu kilku dni wejść w stan ketozy, a dawniej na samym początku zajęło mi to miesiąc albo może i dłużej, bo jeżeli trafiliście do mnie oglądając mój najbardziej popularny film, znaczy z największą oglądalnością może film na YouTubie pierwszy dotyczący ketozy, czyli Keto 30, no to tam po prostu moje doświadczenie pokazało, że niekoniecznie nawet w tej ketozie byłam. Dlatego to jest proces. I teraz to, co powiedziałam na początku, że możemy sprawdzić, czy na jakim etapie jesteśmy za pomocą glukometru. Ja osobiście korzystam z glukometru firmy Abbott, Xidoneo, bo chodzi o to, że on mierzy nam glukozę, ale mierzy nam także ciała ketonowe. Przyjmuje się, że żeby ta ketoadaptacja była zaliczona, to powinniśmy mieć ciała ketonowe na poziomie powyżej 1 milimola. Takie optimum to jest pomiędzy 1,5 a 3. Możecie sobie zobaczyć film u mnie na YouTubie dotyczący właśnie poziomu ciał ketonowych. Natomiast to jest bardzo indywidualna kwestia. Niektórzy ten poziom osiągają szybciej, niektórzy wolniej, niektórzy są dwie osoby, które jedzą dokładnie to samo. Na przykład jak prowadziłam taką parę, dokładnie to samo, mniej więcej
podobny poziom aktywności. Jedna osoba miała 0,7 po miesiącu, a inna druga miała 2. Więc to też jest indywidualna kwestia, zależy po prostu z jakimi ciałami ketonowymi dobrze się czujemy. No ale przyjmuje się, że powyżej 1 to znaczy, że już ta adaptacja nastąpiła. I teraz uwaga, jeżeli przez 3 dni na przykład będziesz pościć, to prawdopodobnie Twoje ciała ketonowe skoczą na 4 albo 5 albo i wyżej. Po 24-godzinnej głodówce zazwyczaj już w naszym ciele krążą ciała ketonowe powyżej 1 milimola. I czy to znaczy, że w ciągu jednego dnia jesteśmy zaadaptowani? Nie. Mamy wysokie ciała ketonowe, ponieważ nie dostarczamy sobie żadnego paliwa, więc organizm to, co może zrobić, to po prostu zaczyna szybko wytwarzać ciała ketonowe. To przyspiesza nam właśnie tą ketoadaptację. I tu znowu kolejny film, turboadaptacja, czyli jak przyspieszyć ketoadaptację. I jest to dobra metoda. Natomiast później, jeżeli coś zjesz i nawet zaczniesz jeść ketogenicznie, to te ciała ketonowe Ci spadną, ponieważ organizm będzie potrzebował więcej czasu, żeby ta adaptacja nastąpiła i żeby ten poziom ciał ketonowych był na stałym poziomie, powiedzmy, powyżej 1. I drugi wyznacznik, o którym dużo osób zapomina, a jest to tańszy pomiar i również bardzo ważny i myślę, że nawet bardziej mierzalny i taki porównywalny dla wszystkich osób, to jest poziom glukozy we krwi. Ona powinna być nisko. Ona przy keto, jak jesteśmy już po ketoadaptacji, powinna na czczo wynosić około 80 mg na decylitr, co odpowiada mniej więcej 4,4 milimole na litr, tak? Bo to są te dwie wartości, którymi glukometry mierzą. Więc w tych granicach glukoza, taka stabilna na czczo, też świadczy o tym, że jesteśmy, jakby, że ten proces ketoadaptacji przebiegł pomyślnie. Więc jeżeli po mniej więcej miesiącu trzymania się rzeczywiście diety ketogenicznej, takiego przykładowo standardowego makro 80% tłuszczu, 15% białka i 5% węglowodanów. Właśnie Twoje ciała ketonowe są na odpowiednim poziomie, Twoja glukoza jest na odpowiednim poziomie, Ty czujesz się dobrze, masz wysoki poziom energii, nie masz napadów głodu. To znaczy, że Twój organizm jest zaadaptowany i mission completed, jesteś w ketozie. Natomiast to nie znaczy, że to już koniec, hulaj dusza, piekła nie ma. I tak jak mówiłam, to jest proces ciągły. To, co warto robić, to wtedy modyfikować swoje makro i po prostu zmniejszać ilość tłuszczu w diecie, zwiększać ilość białka, zwiększać delikatnie ilość węglowodanów i znaleźć ten swój taki idealny punkt, w którym czujemy się najlepiej, który również z czasem będzie się zmieniał. Także po ketoadaptacji jest po prostu stan ketozy albo może nawet stan takiego optimum dla naszego organizmu, który tak naprawdę każdy z nas musi znaleźć. I tego właśnie Wam życzę. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!